Samochód, który wygląda jak nowy, ale jest to auto po karesarzu i na takim aucie nam, powiem panie redaktorze, zależało. Dlaczego? Dlatego, że mamy tereny trudne tutaj, tereny podmokłe, tereny leśne i to auto ma taką zaletę, że ono ma napęd na trzy osie, zbiornik ma też duży i zakupiliśmy to auto za fundusze z Ministerstwa Sprawiedliwości, za to, za co jesteśmy wdzięczni. Otrzymaliśmy około 214 tysięcy, no i 20 tysięcy to był wkład własny gminy. Tak jak mówię, jest wyposażony z wyposażeniem, to jest cena samochodu z wyposażeniem. Nie stać nam było nas na kupienie nowego samochodu, ale ten będzie na pewno zdawał egzamin. Jednostka nasza liczy w tej chwili 46 członków, mogących brać udział w akcjach jest 16. Przebadanych przez lekarza i ubezpieczonych. Najwięcej mamy takich zdarzeń jak lasy, przeważnie lasy, no wypadki drogowe, kominy, no różne zdarzenia miejscowe. Koty na drzewach. Koty na drzewach też zdarzają się? Nie, na drzewie nie, ale był w studni. Ze studni żeśmy wyciągali. Jest pan również kierowcą tego nowego wozu, nowego, starego, z nowym nadwoziem. Jak się jeździ takim wozem? Jakie umiejętności są potrzebne? No tym wozem jeździ się dobrze, lepiej niż tym starym 244, jest przede wszystkim jest silniejszy i cichszy, ma trzy napędy na trzy osie, także w terenie sprawdzi się, podejrzewam, że dużo lepiej niż ten star 244, ma wyciągarkę, którą sam powinien się wyciągnąć z każdego bagna. No myślę, że no, dużo takich lepszych jest zalet niż w tamtym samochodzie, no i jest troszkę nowszy, no na pewno. Jest zrobione całe nadwozie z tyłu, jest nowe zrobione, kabina jest po remoncie, już manowska, silnik manowski, 220 koni, skrzynia biegów też sześciobiegowa od Mana, także jedzie się całkiem dobrze. Czego życzyć strażakom? No jak tyle samo powrotów, co i wyjazdów. Uruchomiła nam się jednostka, tak jakby odbudowała jednostka w Okczynie, to przekażemy do niej tego stara, którego mamy tutaj. No, a dzień dzisiejszy potrzeb jest wiadomo. Główne chodzi tam nam jeszcze o te wypadki drogowe. Mamy to 816, no w nie najlepszym stanie. Też walczymy o to, żeby była ta droga wyremontowana. No i głównie o co tu chodzi? Chodzi o to, o te zdarzenia leśne, pożary, no i o wypadki drogowe, żeby jak najlepiej i najszybciej nieść mieszkańcom pomoc. I nie tylko mieszkańcom.